Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, bądźcie serdecznie przywitani w ten kolejny wieczór poniedziałkowy, tym razem. Jak to często mówimy, nie lubię poniedziałków, ale ja tak naprawdę lubię. W sensie, ja lubię każdy dzień. I myślę, że właściwą postawą, albo raczej sugerującą, że dobrze jest z nami, jest to, że lubimy każdy dzień. Bo jak jest z nami źle, to nie lubimy żadnego dnia. Ale spróbujemy dzisiaj jak zawsze zrobić chociaż malutki kroczek do tego, żeby ten dzień był lepszy, bo będziemy się z Panem Bogiem spotykać. Kochani, poniedziałek, więc oczywiście wspomnienia świętych będzie dzisiaj dosyć specyficzny, święty, bardzo ciekawy, taki, jakby to powiedzieć, mało święty, święty, ale święty, posłuchajcie proszę jego krótkiej historii, bo dzisiaj święty Seweryn Boecjusz, znany przede wszystkim jako boecjusz. Krótka jego historia, a potem jeden tak naprawdę ważny fakt z jego życia. Anicjusz Manlius Torquatus Severin Boecius, bo tak się nazywał, był urodowitym Rzymianinem. Urodził się około roku 475. Jego ojciec był rzymskim senatorem z rodu Anicjuszów. Za króla Odoakra piastował urząd konsula. Po śmierci ojca godność ta spadła na syna. Pozostał przy niej nawet wtedy, gdy król Ostrogotów, Teodoryk, zdobył Rzym i opanował Italię. Niestety zazdrośni wrogowie oskarżyli Boecjusza przed Teodorykiem, że knuje przeciwko niemu spisek. Podejrzliwy król kazał aresztować Seweryna i uwięzić go w Pawi. Pozbawił go wszystkich godności i majątku, a w końcu, po zadanych mu mękach, nakazał go stracić. Było to w 524 roku. Kochani, tak naprawdę... To jest tyle, jeżeli chodzi o jego historię. Był urzędnikiem, był konsulem, brał udział w polityce. Jakby nie ma zauważyć w jego życiorysie, jakichś takich, no właśnie, bardzo szczególnych jakichś wydarzeń. Chrześcijanie przypisali mu tytuł męczeński. Trochę nie do końca wiadomo, dlaczego. Dlatego, że on został uwięziony i zabity, dlatego że była ta plotka, że chce po prostu jakby wystąpić przeciwko Teodorykowi, temu królowi. Oczywiście bardzo możliwe, że gdzieś tam był pytany o wiarę, ale de facto nie. Tradycja mu przypisała taki męczeński tytuł. Co ciekawe, to był taki człowiek dosyć mocno światły, on tłumaczył na język łaciński z Greki bardzo wiele różnych dzieł. One się do dzisiaj zachowały. Między innymi Nikomacha, Archimedesa, Pitegorasa, Aristotelesa. Dużo się poświęcał różnego rodzaju takim, że tak powiem, niekoniecznie tylko religijnym naukom. Najbardziej jest znany, i stąd w ogóle, ja jak tylko słyszę już to natychmiast wiem, o kim mowa, bo mnie o tym uczyli w szkole, w sensie w seminarium. I też każdy student filozofii czy teologii, ale też filozofii, po prostu o nim słyszał. Napisał takie dzieło o pociesze, jaka płynie z filozofii. to jest bardzo ciekawe dzieło, bo to jest dzieło, gdzie on wykazuje, że po prostu dobra doczesne nie przynoszą człowiekowi pełnego szczęścia i ich utrata nie powinna czynić go. Nieszczęśliwym. Oczywiście mówi o tym, że szczęście jest tylko w Bogu, który to jedyny jest dobrem i szczęściem człowieka. Natomiast jest to właśnie ukryte trochę pod taką przykrywką filozofii, a nie teologii. Moi drodzy, to był wierzący chrześcijanin, który zajmował się po prostu wykładaniem nauk również świeckich, który umarł niesłusznie oskarżony. Czy to była do końca śmierć męczeńska, trudno powiedzieć. Ale znany jest do dzisiaj właśnie z tego swojego dzieła, i to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, taka, żeby z pana Boga zrobić centrum swojego życia, żeby to pan Bóg był ośrodkiem wszystkiego. I on tak naprawdę tym się wsławił, tym, że jakby pośród takiego doczesnego życia, pośród wszystkich rzeczy, które robił, stawiał pana Boga jakby w naczelnym miejscu i też zostawił dzieło, które tego uczy. I tego się bardzo możemy od niego nauczyć, kochani. Zobaczcie, jak łatwo jest być pochłoniętym przez takie codzienne życie, przez codzienne sprawy, przez rzeczy tego świata, przez różne zbytki i tak dalej. Nie chodzi o to, że to są rzeczy złe. Broń Boże, ogromna większość z nich to są rzeczy dobre, piękne, tylko stają się naszym Bogiem często. Przywiązujemy się do nich, nie wolimy się nimi. Zobaczcie, konia, jak często, jak sobie upatrzymy. Nie wiem, coś, czego bardzo chcemy, nie? Po prostu z rzeczy materialnych, nie? Żyjemy w takim świecie, gdzie jeżeli chodzi o gadżety, to jesteśmy mistrzami świata, nie? Upatrzymy sobie nowy telefon, nowy komputer i tak dalej. I oczywiście są to rzeczy pożyteczne, potrzebne często do pracy, ale znacznie bardziej by nam zazwyczaj wystarczyły jakieś takie tam podstawowe produkty, ale my musimy mieć nowe, kolejne i tak dalej, i tak dalej. On uczył, tylko Bóg jest największym skarbem. Utrata jakichkolwiek rzeczy albo ich nieposiadanie nie powinno na nas wpływać jakby negatywnie. To nie znaczy, że nie wolno się nimi cieszyć. To nie znaczy, że nie wolno z nich korzystać. Ale kiedy stają się najważniejsze, to dzieje się coś no niedobrego. I koniecznie właśnie o tym zrobimy sobie dzisiaj krótki rachunek sumienia. Pomyślcie tak najprzyziemniej, jak się da. Czy są w ostatnim czasie jakieś rzeczy, jakieś sprawy czysto ziemskie, przedmioty, których tak bardzo pragniecie, że wam to sens powiek spędza, że może zbieracie i łacie pieniądze, że może po prostu zazdrościcie komuś, że ma, a wy nie macie. Czyli taka niewola, niewola rzeczy materialnych, niewola rzeczy tego świata, dobrych, w porządku będących, ale które czynią z nas, no właśnie, ludzi, którym brakuje wolności. Zróbcie sobie, kochani, teraz taki przegląd tej niewoli, żeby je nazwać po imieniu, a może też sobie powiedzieć, wcale tego nie potrzebuję, Albo jeżeli potrzebuję, to spokojnie, nie muszę tego mieć od razu. Będzie kiedyś to będzie, nie będzie, to nie będzie. Czyli chodzi o wolność. Trochę się sobie teraz w tym temacie przyjrzyjcie. Jak zawsze, jeśli potrzebujecie więcej czasu, to zastopujcie na trochę dłużej teraz tą przerwę, która będzie. Nasz dobry Boże, bardzo się przepraszamy za wszystkie nasze zniewolenia rzeczami materialnymi, za wszelkie nasze bałwochwalstwo, w które wpadamy czyniąc z różnych pragnień, z rzeczy, z przedmiotów, z rzeczywistości tej ziemskiej, wręcz naszego Boga. Przepraszamy Cię za to, że one nam zasłaniają często Ciebie, zasłaniają nam rzeczy ważniejsze, zasłaniają nam dobro, miłość, wiarę. Daj nam wolność od tego. Daj nam taką dobrą wolność, która jednocześnie potrafi cieszyć się z dóbr tego świata, ale nie pozwala, żeby one nas nie woliły. Ojcze, bardzo Cię o to prosimy, niech tak się stanie.